25 listopada na konferencji rządowej premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem Jackiem Sasinem przedstawili założenia tzw. tarczy antyinflacyjnej. Co zawiera projekt, ile zyska przeciętny Kowalski i czy rzeczywiście mamy się z czego cieszyć? Wszystko to i wiele, wiele więcej w dzisiejszym odcinku. Z tej strony Tomek z kanału Sprytny Pieniądz. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i już teraz zachęcam Was do subskrypcji kanału, jak również zapisania się na mój newsletter, dzięki czemu nie ominie Was żaden nowy materiał. A do tego zgarniecie ekstra bonusy. Link do zapisu znajdziecie pod tym materiałem. Nie ma chyba w Polsce człowieka, który by nie zauważył wzrostu cen produktów i usług. Płacimy więcej praktycznie za wszystko, niezależnie czy jest to jedzenie, samochody czy też opał. Rosnące ceny zawsze łączą się z niezadowoleniem społecznym, a im większa drożyzna w sklepach, tym więcej ludzi jest niezadowolonych z życia. Ostatnie miesiące przyniosły nam dynamiczny wzrost cen. Problem urósł do tego stopnia, że zaczęli interesować się nim mile nam panujący możnowładcy. Najpierw Rada Polityki Pieniężnej dwukrotnie zwiększała poziom stóp procentowych do poziomu 1,25%. Niestety te działania nie pomogły i inflacja jak rosła, tak rośnie dalej i nabiera tempa. Kolejnym pomysłem ekipy rządzącej jest więc tarcza inflacyjna, która w założeniach ma być odpowiedzią na wszechogarniającą nas drożyznę. Jej założenia to obniżenie akcyzy na paliwa do minimalnego poziomu, a także zwolnienie z opłat od sprzedaży detalicznej. Dodatkowo rządzący mają zmniejszyć do marca 2022 wysokość podatku VAT z 23% na 8% na gaz i tak samo ma się stać z prądem, który ma zostać jeszcze bardziej ścięty z poziomu 23% VAT do 5%. Kolejnym filarem tarczy ma być ograniczenie zatrudnienia w administracji państwowej i przyglądnięcia się wydatkom samorządów. Na sam koniec zaserwowano nam jednak najlepsze. Dopłatę antyinflacyjną, którą otrzyma każde gospodarstwo, które nie przekroczy progu dochodowego. Dopłata ma wynosić od 400 do nawet 1000 zł w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym. Jak więc widzicie, rząd dostrzegł niedolę ludu i ruszył na odsiecz wszystkim tym, których skala podwyżek przerosła. I o ile popieram obniżki podatków i odchudzenie administracji publicznej, o tyle dodatku inflacyjnego przełknąć nie mogę. Bo jak można z jednej strony mówić o tym, że inflacja powstała na skutek działań rządu i kolejnych tarcz pompowanych dla przedsiębiorców mających rzekomo uchronić miejsca pracy, po to tylko, by za kilka minut ogłosić, że rząd przygotował kolejny program socjalny, bo właśnie programem socjalnym trzeba nazwać dopłatę antyinflacyjną. Przypomina to trochę gaszenie pożaru benzyną. Kolejny program socjalny to kolejne miliardy wydrukowane z powietrza i wpompowane w gospodarkę, a to przełoży się oczywiście na podwyżki cen, które uderzą w nas wszystkich zaraz po zakończeniu okresu obniżonych podatków na prąd, gaz i paliwo. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest jednak to, że cała tarcza antyinflacyjna nie byłaby potrzebna nikomu, gdyby nie inflacja, którą wyhodowali rządzący poprzez swoje działania. Gołębia polityka Rady Polityki Pieniężnej w ostatnich latach połączona z kolejnymi programami socjalnymi, tarczami i wsparciem doprowadziła do sytuacji, w której trzeba tworzyć programy antyinflacyjne. Doprawdy kuriozalna sytuacja. Gdyby stopy procentowe były utrzymywane na wysokim poziomie, a Rada Polityki Pieniężnej reagowałaby stanowczo, nie mielibyśmy sytuacji takiej jak w tej chwili. Wystarczy popatrzeć, co dzieje się z dolarem w stosunku do złotówki, aby jasno stwierdzić, że nasza waluta jest słaba jak nigdy. Na szczęście rządzący nie powiedzieli ostatniego słowa i zapewniają, że jeżeli tylko będzie taka potrzeba, zostaną wprowadzone kolejne tarcze i kolejne programy. Programy dla problemu, który mógłby nigdy nie powstać lub być znacznie mniejszy. Widząc poczynania obozu rządzącego, obawiam się, że sytuacja zaczyna im wymykać się spod kontroli. Na konwencji padło kilka ogólników i na szybko zmniejszono podatki na pierwsze 3 miesiące roku 2022. Roku, który może zostać zapamiętany przez nas wszystkich jako najgorszy rok od odzyskania niepodległości. Co stanie się po tych 3 miesiącach ulg na gaz, prąd i paliwa? Ile wzrosną ceny innych dóbr i usług, które na pewno zostaną podniesione wraz z wprowadzeniem nowego ładu w Polsce?
Rząd więc nie przygotowuje nas jedynie na rosnącą inflację, ale również na podwyżki cen spowodowane wprowadzeniem rewolucyjnych zmian w prawie od nowego roku. Do tego, jeżeli dorzucimy spadające poparcie partii rządzącej, może okazać się, że tarcza antyinflacyjna ma wnieść znacznie więcej i uspokoić nastroje społeczne przed wyborami, które nieuchronnie nadciągają. Oczywiście niczemu nie jest winny rząd. Winne są ceny surowców, winna jest pandemia, winna jest Unia Europejska wraz ze swoją polityką klimatyczną, winny jest w końcu dawny rząd. Wszyscy są winni, tylko nie ci, którzy mają realny wpływ na władzę. Doprawdy dziwne. Zapinajcie więc pasy, ponieważ będzie się działo. W mojej opinii rok 2022 będzie niezwykle ciekawym rokiem, w którym zobaczymy w końcu, że ekonomii nie da się oszukać, a jej zasady, wcześniej czy później, dadzą o sobie boleśnie znać. To już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że to wideo dało Wam wartość i otworzyło nieco oczy na to, co dzieje się aktualnie w gospodarce. Jeżeli tak się stało, zapraszam Was koniecznie do podesłania tego materiału swoim znajomym. Niech jak najwięcej osób dowie się o całej sprawie. Będzie mi również miło, jeżeli zostawicie komentarz pod tym wideo. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia wkrótce.